Halo, halo, witam was serdecznie, czołem żołnierze, hurra! Witam was ponownie, dziś znowu trochę nietypowo. Zapraszam na kolejny, czwarty filmik z cyklu Jak to działa? Tym razem pod lupę chciałbym wziąć ostatnią część serii Crysis, czyli Crysis 3, będący swego czasu, że tak powiem, programem testowym dla kart graficznych, które wychodziły w tamtym okresie. Chciałbym wam przy okazji sobie również pokazać, jak gra działa po prawie 3 latach. Jeśli jednak chcielibyście, abym nagrał tą część stricte na YouTube'a, jako typowy let's play, bo raczej nie będę przechodził tej gry na live, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem szybki wgląd w ustawienia graficzne, żeby wam pokazać oczywiście, że wszystko, absolutnie wszystko jest na minimum. I dla małego utrudnienia postaram się pójść trochę na padzie. Jak widzicie, w lewym górnym rogu mam znacznik FPS-ów z Frapsa, gdyż niestety nagrywając Shadowplayem potem odtwarzany materiał nie widzi Shadowplaya, nie widzi FPS-ów z tego oprogramowania i niestety no, weryfikacji trudno by było. Trudno by było, żeby weryfikacja była wiarygodna. A te lecimy z koksem. Oczywiście początek przewinne, bo raczej każdy z was go zna. Nowa kampania i żołnierz. Tak? Nie. Wymagania minimalne, zalecane, rekomendowane podam w opisie filmu. Mogę to wyłączyć? Mogę to wyłączyć. No to startujemy. Przypominam, gram na padzie. I już można przyznać, trzeba przyznać, że mimo ustawień minimalnych, gra wygląda całkiem ładnie. I to niestety jest jedyny atut, jedyny plus tej produkcji, że gra wygląda ładnie. Nic więcej tutaj zalet nie widzę. Oczywiście mam włączone asystę celowania, żeby nie było aż tak trudno. Nie, nie pamiętam. Key z bazą danych, idziemy. Uwaga! Wyładowanie nanoskafandra w toku. Cały personel pomocniczy ma. Mniej więcej w 10 minucie przerwa nagrywanie i ustawię wszystkie opcje na maksa. I zobaczymy, jaka będzie różnica. Coś tam się zastanawiam, czy może tutaj, nawet tutaj nie dać na chwilę cięcia obrazu, ustawić na maksa, pokazać wam, jak to wygląda, i potem wrócić. Ale nie, tam nie ma sensu. Ten widok będzie za chwilę dla nas niedostępny, bo wyjdziemy do środka kompleksu. Jestem ciekawy, jak tutaj działa to ten tak zwany aim assist. Przytrzymaj back, aby dostać się do. Ok, Y muszę dołożyć tłumik. B celownik laserowy, to nie będzie potrzebne. Myślę, że wystarczy ewentualnie jeszcze. Nie, innych naboi nie mam niż tylko zwykłe. Dobra, no to próbujemy. Tym mogę bić. Zabawny jest sposób, w jaki prorok, bo to chyba jest prorok, tak mi się wydaje, bo już mi się kręcą te imiona, jak on mówi. Nie mówi normalnie, tylko mówi tak, tak jakby mówił Batman. Ten najnowszy Batman, rzecz jasna. Przytrzymaj X, aby chwycić. No dobrze, no to chwytam. Chwytam. Ale ja chciałem go zabić na miejscu, a nie go chwycić.
Bierzemy sobie karabin maszynowy. To co, nie będziemy szli po cichu, bo to nie jest materiał w tym celu robiony, więc zrobimy sobie po prostu małą dywersję. Znaczy dywersję może niekoniecznie. Po prostu zabiję wszystkich. A zabiję ich wszystkich. Siema. To otworzyć? Nie mogę to otworzyć. Czy ja mogę biec? Chciałbym biec. Nie to, maskowanko znowu. Cholera, posiłki. Ciężko się steruje padem mimo wszystko. Cześć. Cześć. Ktoś tu chyba jeszcze został. Cześć. Oj, nie ten guzik. Tak. Uderzyłem go kolbą, a on się chwycił za szyję. Logiczne, czyż nie? Dziękuję. To by było to tyle. Tu jeszcze jeden pan. Asysta celowania włączona, więc teoretycznie nie muszę się przejmować, że kogoś nie trafię. Gdzie tu ten koleś jest teraz? Aha, tam na górze był. Dobra, to spokojnie, możemy sobie pójść. Tak się zastanawiam, czy już czasem nie włączyć wam te ustawienia ultra, bo w sumie no... Bo w sumie dlaczego, żeby nie. Ale tylko to załatwię tego gościa na górze. Kurde, ciężko mi się porusza. I za chwilę... O, cześć! Dobra, i teraz mały stop frame'a. I zmieniamy sobie ustawienia na maksymalne. Za chwilę wracam. A zatem wróciłem. I cóż, najpierw pokażę to, co zrobiłem. Antaliasing maksymalnie na MSAA wysoki 8-krotny. Rozdzielczość tekstur bardzo wysoka, sprzętowo bardzo wysoko. Plus zaawansowane ustawienia graficzne, wszystko na maksa, plus stopień rozmycia, czego i tak nie używam nigdy, ale tym razem to wyjątek, i refleksy świetlne na tak. No i w lewym górnym rogu widzicie, jak ta gra działa. Z 2013 roku. I żeby nie było aż tak trudno, jednak będę posługiwał się teraz myszką i klawiaturą. Tego pana sobie przytulimy. Albo i nie. Albo i tak. Zmienimy sobie parę rzeczy, czyli tłumik. Celownik. A nie, kolimator nie po. Chociaż. Dobra. Maskowanie. Idziemy. No i mamy ustawienia, moi drodzy, ultra. A że nie chce mi się czekać, nie chce mi się bawić w cichego wojownika, to po prostu rozwalę wszystkich od razu i będzie po sprawie. Cześć. Może zdejmę jednak ten tłumik, bo wiecie, jednak obrażenia są trochę mniejsze, jak się ma tłumik założony. Więc ja szybciutko sobie zdejmę tłumik. I to by było na tyle. No to teraz mogę napierdalać. Czy można uznać, że ta gra jest zoptymalizowana? Że ta gra mimo tylu opcji graficznych działa poprawnie i płynnie? Otóż nie. Na takim sprzęcie, jaki tutaj mam, tak wyszło, że taki mam, a nie inny. Taka ilość klatek, czyli 30 w tej chwili, to jest śmiech warte. To jest śmiech na sali. Im więcej opcji graficznych w grze, tym teoretycznie gra powinna być bardziej, lepiej zoptymalizowana. Tak niestety nie jest. Ale spokojnie. Idziemy sobie dalej, zobaczymy, jak dalej to będzie wyglądać. Ja już ten początek tyle razy ogrywałem, że
Może pominę ten etap wydał, może nam daje łuk. No i w sumie tyle. Ewentualnie mogę sobie ten łuk jakoś w miarę możliwości zmodyfikować. A z tego co widzę, jest dobrze zmodyfikowany, więc możemy ruszać dalej. To będzie pierwsze starcie z przeciwnikami za pomocą łuku i mam zamiar go wykorzystać. Skoro już go mam, to dlaczego go nie wykorzystać, prawda? Ja tylko jestem ciekaw. Sterowanko szybkie, klawiaturka, walka. Atak wręcz na V. A dlaczego na V? O, mysz 5. No i dobrze. Powinno być lepiej. Wybierz granaty G. Przeładowanie też damy na to. Ok. Zastosuj. Dziękuję. Teraz mogę do pana podejść i go zabić. Cześć. Nara. Tym razem zabiję wszystkich po cichu, a przynajmniej tak, tak przynajmniej spróbuję. Do pana C podejdziemy, łeb mu ukręcimy, albo i wbijemy mu nożyk w gardykę. Jeden pies w sumie, nie ma znaczenia. Naładujemy sobie skafander. Chyba mnie zauważył, także cóż, skoro mnie zauważył, to w takim razie dośpieprzenie się. Zmieniamy sobie siłę naciągu. I mówimy temu panu hasta la vista, baby. A ponieważ łuk ma zajebiście duży naciąg, to i ładnie, oj, odlatują. Dobrze, dostał kolejny. Ja sobie trochę zageneruję energię, przebiegnę się kawałek. Niech mnie zobaczą, niech mnie widzą. Kolejny pan. Raz. Dwa. No cóż. Jeśli na tej lokacji mam tylko 30 FPS-ów, to na lokacji, dla tych, którzy pamiętają ją, na lokacji z zajezdnią kolejową, bodajże tak to się chyba nazywa, jeśli to się nazywa, to przepraszam, na zajezdni kolejowej to byłoby masakra. Już to widzę. Zmienię sobie na strzelbę i pójdziemy sobie na hardcora. Cześć. Nara. Jeszcze żyjesz? Już nie. Ktoś jeszcze? Jest to jakiś cwaniak? Tu chyba był jeszcze jeden koleś po góry, po lewej stronie. Walniemy sobie maskowanko. A na górze się skurczy byku ukrył. Przepraszam. Dobra, to może tak. Pójdziemy sobie do góry. Tutaj i stąd go zdejmę. Aha. O, cześć. O kurde, nie to. Przepraszam. Nie to ustawienie, miało być inaczej. Bywa. Dobra, i jeszcze tu powinien być jeden... O, mam cię gnoju. Poproszę łuk, dziękuję. Uśmiech skurczybyku. Dziękuję. Wypadałoby pozbierać strzały jeszcze. Raz. Tam chyba na dole jeszcze był koleś. Albo i nie. Nie, tego tu sprzątnąłem ze strzelbą. To jest łuk, znaczy kolejna strzała. Tego się zabijem ręcznie. Skoczymy sobie. Tu gość, o, tu jest właśnie. Kolejna strzała. Dwie dziś mi się zapowiedziały. Powinien być chyba albo 10, albo 9. Nieważne, never mind. Idziemy dalej. Skoro to wszystko zebrałem, ewentualnie zobaczymy sobie, jak wybucha beczka. Wybuchające beczki. Pozdrawiam Krzysztofa Gonciarza. Chociaż tak i tak tego nie ogląda w sumie. Gdzie to były te beczki? Gdzie to były te beczki, kurka wodna? Ach, tu, dobra, nie? Nie? What the fuck? No cóż, nie wybuchnę beczki niestety. Nie chcę mi się ich szukać, przyznam. Idziemy dalej. Tu będzie taka mała scenka, gdzie
ten jegomość będzie się nad sobą użalał. Także trzeba to jakoś przeżyć. I za chwilę zakończę pewnie materiał. No i tak to właśnie wygląda na ustawieniach najwyższych. Czy jest duża różnica? Szczerze mówiąc, tak, niespecjalnie. Dobra, idziemy dalej. Tu musimy zhakować. Czyli naciskamy sobie F i hakujemy. Dziękuję. To była chyba amunicja, to muszę sobie chyba zabrać. Będziemy dalej. Zaraz wyjdziemy. Aha, jeszcze musi być scenka, gdzie prorok narzeka. Czy jak mu tam? Prorok, psychol. O, przepraszam, psychol. Jak on narzeka. Czy jest tylko różnica? No, oprócz tego gównianka, co tu fruwa w powietrzu. Niespecjalnie widzę różnicę, a niestety grafika dostaje mocno po pizderzce, że tak powiem. Dobra, czekamy na to użalanie się psychola, wejdziemy sobie na większy teren i zakończę materię. No i na tym zakończę mój materiał. 30 klatek. Żałosne. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny materiał z jak to działa. Cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach na YouTubie. Odmeldowuję się. Czołem, żołnierze. Hurra!